subcio. No to możemy ciolać. Gotik dobry jest na wszystko. Ostatni zapis, 11. O kurde. Z tego września to ostatnio graliśmy, to ponad tydzień temu. Dobra, pan pająk. To było ostatnie. Chyba wszy... O, jest! Wczytało, super! A, pamiętam! O tą zbroję chodziło. O tą zbroję chodziło, ale nie mogę. Muszę najpierw załatwić sprawę z orkami. Pokaż sobie almanach, dobra. Muszę iść do tego talerza. No i lecimy. A jak nie zrobię porządek z kablami w kąpie, muszę najpierw podłączyć. O. Wszystko jasne. To się chyba nie. To się trochę spóźni na Gotika, bo będziemy. Chwila. Chwila. Ej, prawdopodobnie źle czas napisałem. O tak. Także właśnie czuł. Pauza, stop. Nie gramy 6, nie 5 godzin i 55 minut, tylko 6 godzin i 55 minut. No, i o wiele lepiej. Dobra, to lecimy do Talosa, talerza, jak się ten gościu zwał. Idziemy się ponapierdzielać z tymi. Nie powinieneś wierzyć we wszystkim. Jeśli lecimy. I zdobędziemy tą super zbroję. Zawsze to samo. Panie Talas. Lepiej się do tego nie mieszać. Chciałbym być teraz w jego skórze. No siema. Ty jesteś Talas. Zostaw mnie w... Nie powinieneś wierzyć. Mogę ci pomóc w odzyskaniu tej księgi. Naprawdę? Zostałem obrabowany przez gobliny, a teraz mam jej odna... Mam pomysł. Ja ci pokażę... To cię będzie w porządku. Nie jestem pazerny, czy jeśli styknie. Jestem go. Dobrze. Może. No, panie talerzu, bo idziemy. Będziemy bić gobliny. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Niektórzy nigdy się nie. No zobaczymy, jak z tym będzie. Bo z tym może być już nie. Ludzie za. Panie Talasie, jaki ty jesteś pan wolny? Znaczy ja też jestem wolny, ale to już swoją drogą. Zapewne masz. Od razu wiedziałem, że... Jezu, przydałaby się jakaś lepsza broń. Jestem w drugim czy tam trzecim rozdziale, już nie pamiętam. Nie, w drugim, trzecim, drugim? W drugim. Jestem jeszcze w drugim rozdziale. No mam takie beznadziejne brenie. Trzeci będzie, jak już przezwiemy tego śniącego, czyli jak przyniosę temu typowi almanach. Zobaczymy. Chciałbym jeszcze maksymalną zbroję strażnika świątynnego. Tylko, że no muszę chyba tych orków pokonać z tego, co mamy tam, którym ktoś tam mówił. No zobaczymy. Spróbuję po przyzwaniu śniącego zrobić się zbroję. Zapiszę sobie. Pan tarcza, o. Mówcie mi strażnik świątynny, ponieważ jestem strażnikiem świątynnym. W sumie jak tak myślę, to chyba nigdy nie szedłem tutaj w górę. Po tym wzgórzu tam na górze. Trzeba będzie się tam przyjść kiedyś. Albo chyba kiedyś przychodziłem tam, ale nie pamiętam, co to było. Znaczy tak, będzie się tam trzeba przejść. Te przeklęte bestyjki mieszkają w jaskini za ty... Nie pójdziesz ze mną. Zostanę tutaj i... Dobra.
Pójdę. O, o. Panie Thales, ubezpieczaj moje tyły. God damn it. Te bestyjki są silne! Dobra, dajcie mi szybko zdrówko. Pozbieram sobie tych pałki, bo się przydadzą pewnie, głupie gobliny. Mają siłę w łapie, to trzeba przyznać. A dobra, udało się przetrwać falę pierwszych lutów durnych. O, siema Thales. Przepraszam, talerz, jak się zwiesz. Widzę, że przetrwałeś. Ty głupia, tchórzliwa... Wszystko muszę sam robić! Ale dobra, zostały dwa jeszcze, to okej, trzy na easy. Może chyba na easy. Ogarnę je. Dobra. Save. O, lipka. Jak one latają, jak one biegają, to jest takie komiczne. Chodź. Fak, 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 jest ich za dużo, jest ich za dużo. Ja pierdzielę, nie! Nie, 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 jest ich zdecydowanie za dużo. Jest ich zdecydowanie za dużo, głupie gobliny. Fuck! Ja pierdzielę, ich tu jest. Okej. Czasami dobrze jest wykorzystać bugi. Wiesz, że jakby się jakoś wydostały w magiczny sposób, ale widzę, że się nie wydostaną. O, one się... Wow. Ale chyba się utopiły. Ale się potrafią skradać, bestyjki. O, no chodź. O, goddammit, ale z wami jest utrapienie, małe bestyjki. Grzybek i save. Mam nadzieję, że wybiłem was trochę.
O, mikstujka. Z chęcią przyjmę. O, fuck! Fuck! Jest was zdecydowanie za dużo. Uff, ale fight. Całe życie na fajcie. Nie, nie dosięgnie go. Dobra, szyneczkę sobie wpierdzielę. Serek. Co ma jeszcze tak mało? O, chyba nie, gorzki chleb nie. A, chodź tu. Co tu jeszcze mamy? Mech, piwo. O, niech będzie i mocne piwo. Dobre piwo po polowaniu na gobliny dobry jest, pamiętajcie. To od piwa się wszystko zaczęło. Tutaj wszystko w tej grocie. No tutaj przeciwników nie widzę, ani nic fajnego do znalezienia. Okej, do okej. I w dół. Ciekawe, czy to jest jakiś król goblinów, bo nie pamiętam nic. Pusto. Może król nie, ale jest tam jakiś goblin jeden. Jest kolejny. Dobra, okidoki. I lecimy w dół. Chodź tu mały król. Oszy, oszy. Nice. O, fuck, 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 fuck. Wyciągaj go. O, te mędy. Wszyscy? Jap! Wybiliśmy wszystkich i mamy jedną byłkę ludy w nagrodę. Miło. Zwoje, piwko, napoje, maczugi, wszystko. O, gobliny potrafią korzystać ze skrzyni. Jest i almanach. Wpierdzielę sobie chlebek. Ja zobaczyłem, że dopiero 7 godzin grasz. Dopiero? Dopiero, no. To dopiero 7 godzinek, Deziu. Jesteśmy dopiero w drugim rozdziale. Ja tu pewnie będę grał w około 20 godzin, jeśli nie więcej. Kijek z gwoździem. Ja wybiłem wszystkie gobliny. Nice. Almanach zdobyłem, więc pozostało mi nic innego, jak wrócić do obozu. Dopiero, bo to... Jest jednak RPG, no jest RPG, jest. Odzyskałeś almanach. Dobre. Sobie save'nę. I lecimy. Oddamy panowi Celcalomowi. Zobaczymy sobie wizję. Ja wiem, ile trwa Gothic. No sporo. Ja nawet nie pamiętam, ile trwa. O. Ej, Talaz mi zniknął. O, 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 jest. Widzę go. Idę za duchem. Bo wiadomo, mody.
No około 20 godzin. O, Jezu, zgubię ducha. Ja za duchem muszę iść. Za niewidzialnym talerzem. Zbudź się. No siema. Idę za tobą, duchu. Ach, te mody graficzne. No około 20 godzin. No, wyczytał to na How Long To Beat. Jestem tak bardzo znawca. Tak bardzo znawca. I tak cię szanujemy. W dni święto oczywiście, w tygodniu, a raz w soboty nie. Za duchem idę, o jest duch. Panie Talasie, wie pan, że pan jest niewidzialny, co? Trochę przypał nie widzieć ciebie. Dlatego idę za twoim napisem, nie za tobą, za twoim napisem, bo boś ty niewidzialny. O, jest. To z doświadczenia, ale jak wolisz, to może być Salon to Beat. Siła. No to jesteśmy. Najlepiej za niej. Tylko uważaj, żebyś nie umarł. Spokojna głowa, nic mi nie... Dobra. Dołki, dołki. Tak długo już. Zaniesiemy to Kolkalomowi i zobaczymy, czy możemy zbroję dostać. Pewnie nie. Gotik, gotik. Ech, te kurde, to są takie wspomnienia. Ale takie przyjemne w brzuszku uczucie jest, jak to gram. Jak słyszę tą muzykę. To naprawdę aż się łezka kręci wokół. Jak tą grę widzę. Wow. Naprawdę uwielbiam wracać do tego tytułu. O. Lepiej się do tego nie mieszać. Naprawdę uwielbiam wracać do tego tytułu. Ta gra to jest mój pierwszy RPG prawdopodobnie. A, na pewno. Daj mi zioło. Zbudź się. Przyszedł. Dostał? O. Dostałem? No cóż. To wiezioło nie jest złe. Zbudź czego chcesz? No co chcesz? O! Dostarczyłem. To dobrze. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Dałem mu 500 byłek judy za nic? Nie powinieneś. Znalazł. Dobra robota. Zajmę się teraz. Kiedy odbędzie? Zaczekaj do wieczora. Dobra. No dałem mu byłki judy. Halo! Halo, nie, ja się na to nie zgadzam. Dammit. Żeby zaoszczędzić 500 byłek grudy, to chyba muszę wracać się, o Jezu, biegnę dalej. Że ja już mu dawałem za tą przesyłkę. No i biegniemy dalej, panie Talas. No dobra. Wszystko po to, żeby nie stracić przez głupi błąd gry 500 byłek grudy, które zamierzam wydać na zbroję. Nadapsie. Przynajmniej teraz Talas jest widzialny. Są dwa rodzaje Talasów. Widzialny i niewidzialny. Jeden Talas, jak nazwa wskazuje, jest widzialnym, a drugi nazwa, jak się możecie domyślić albo nie, to niewidzialny. Tak więc są dwa rodzaje Talasów. Widzialny i niewidzialny. Różnią się tylko tym, że są widzialne i niewidzialne. Oba talasy są często spotykane, w szczególności te widzialne. Choć raz na jakiś czas, jeśli ma się szczęście, można zobaczyć też i niewidzialnego talasa. W tym razem mamy trochę szczęście w nieszczęściu, albo nieszczęście w szczęściu i widzimy widzialnego talasa. To jest rzadki, niespotykany widok. Takie są właśnie talasy. Dziękuję. Czytała Krystyna Czubowna. No bo Czubowna Krystyna z Wiedźmina trzeciego.
No to jest tylko... To nie mój problem. Tylko za... Mam już dość tej paplaniny. Lepiej się do tego nie wiesz. Myślałem, że... Dobra, ja jeszcze go sobie save na panną pająku. Idziemy teraz do Kolkaloma. I nie oddamy mu tym razem moich darmowych Black Rudy. W ten sposób ja mógłbym się pozbyć całkowicie swojej Rudy. To jest moja Ruda, ja ją zarobiłem uczciwie. Co prawda mógłbym tą Rudę później zdobyć od kupców. Ale no. Chciałem, panie Kane, masz coś do sprzedania? Chyba ty handlowo. Mogę chyba tu będzie handlować, czy nie mogę? Gdzie pan tam u kogo mógłbym handlować? Okej, jesteś zajęty, dobra, nie przeszkadzam. Bacz, że ci zawracałem dupę. No i śpimy do północy. I lecimy wzywać demona śniącego. Jak ciemno jać. Długi czas oczekiwania dobiegł końca. Wszechmocny śniący doprowadził nas tutaj, gdzie będziemy świadkami jego przebudzenia. Artefakt, który ukazał nam w wizji, skupi naszą duchową siłę. Zjednoczcie swe myśli tak, by śniący usłyszał naszą modlitwę. Bo jego jest moc, która wyprowadzi nas na wolność. A my jesteśmy jego wybranym ludem. Przebudź się, o śniący! Olkowie! Mistrzu, co się stało? Tak, mistrzu, co się stało? Czyś ujrzał drogę do wolności? Właśnie! Miał nam pokazać drogę do wolności! Co z tą drogą? Co widziałeś? Cisza! To oczywiste. Że ścieżka do wolności prowadzi przez krainę orków. Śniący wskazał nam miejsce. Musimy je tylko odnaleźć. Niedaleko stąd znajduje się wejście do jaskini orków. Tam zaczniemy poszukiwania. Niech śniący będzie z nami! Co to może znaczyć? Czy mamy walczyć z tymi potworami? Ja pójdę ze strażnikami świątynnymi. Nowicjusze, niech znoszą modły w naszej intencji. Rozdział trzeci. Uśpili go. Ładna zagrywka. Pyk, 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 pyk. Zbudź się.
No siema. Co się stało? Wizja była bardzo mglista. Ale jedna rzecz nie ulega wątpliwości. Widziałem orka w jaskini. W pobliżu znajduje się... Orkowie chowali tam swoich zmarłych. Dlatego nazywamy ten labirynt jaskiń, cmentarz. Nasz guru Baal Lukor udał się tam z oddziałem strażników świątynnych. Może znajdą coś, co przydałby mi się ktoś, kto... Dlaczego nie pójdziesz tam sam? Moim zadaniem jest ochrona jaśni. Oddałeś obozowi nieocenione... Proszę, udaj się na cmentarzysko orków i dostarcz mi informacji. Dobra. Natychmiast... Zanim pójdziesz... Dobra. Co to za pierścień? Ochrony przed pociskami. Dobra, mogę dwa pierścienie nosić. Nie wiem, czy nie jest za wcześnie, żeby ruszać orków. No dobra, pomyślimy coś. Talas, dobra, pójdę chwilę talasa, ale najpierw zobaczę, czy mogę tą zbroję kupić. No i skoro przy okazji do tego, do kowala. Mam już dość tej paplaniny. Niektórzy nigdy się nie nauczą. Nie chciałbym być. To było gdzieś tutaj. Dobra, skoczę po zbroję, o ile mogę. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się chyba nigdy nie skończy. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Siła? Zbudź się! Potrzebuj... Co? Chciałbym od... Nie jesteś... Siła... No a to nie, pójdę w siłę w takim razie. 5 punktów, przyda się. No i 10 punktów umiejętności. Dobra, niech tak będzie. Pójdę do kupca, może coś ogarnę u niego. Czy mam punktów 65 siły. Dobra. Ludzie zawsze gadają. Nie wiem, czy na orków wystarczy, ale zobaczymy. A chwila, po co ja z tymi głupimi pochodniami łażę, skoro jestem... Kurde, czary mary. Po prostu się tej run uczyłem. Tego pierwszego kręgu. Całkowicie zapomniałem. Lepiej się do tego nie mieszać. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Jeśli myślisz, że nie powinien... Panie koleżko. Ktoś! Biorę od ciebie, Judę. Z chęcią sobie przyjmę wszystko, co masz. Jakbyś miał jakąś fajną, jakiś fajny oręż, to z chęcią wezmę. Przydałbyś jakiś porządny mieczyk, a nie jakiś pierdu. Ooo, boski młodza. 1000. A wezmę sobie boski młot. Dlaczego? Bo mogę. Kule ognia chytaj. Tak długo jak mnie to nie dotyczy. Miksujkę manny. Nie chciałbym być teraz w jego skórze. Tak długo jak. O jest, dobra. To się już więcej nie powtórzy. To nie było zbyt mądre. W takim razie wezmę sobie Judę na początek i za Judę kupię. Pyk. Pewnie masz rację. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. 2, 3, 7. Pyk. Ludzie zawsze gadają. Lepiej się do tego nie mieszać. Wydam ci teraz mój jedyny oręż. Zwódź! Zawsze to samo. Ktoś! Pek, pek. To się już więcej nie powtórzy. Myślałem. Ile dostanę? 70 znośnie. W tej
chciałbym coś. Ktoś... O, kurczę, dobra. Tylko zachowaj to dla siebie. Takie sprawy załatwiało się inaczej. Lepiej się do tego nie mieszać. Później wymyślę, jak odebrać te byłki jody. Coś wymyślimy. Może będę wykuwał te miecze znowu, ale to kurde, tyle czasu zajmie. Dobra, pewnie coś zdobędę jeszcze na cmentarzysku orków. Kiedyś takie sprawy. Jeszcze. Chciał. Jeszcze wrócę po te byłki. Jeszcze wrócę. Gadajmy lepiej o czymś. No i chyba sobie z orkami poradzę jak na razie. Choć przydałoby się faktycznie 10 punktów umiejętności, potrzebny broń jednoręczną jeszcze. Z drugiej strony faktycznie bym chciał już zdobyć tą broń dwuręczną i się uczyć w tym zakresie. Tylko chyba będę zbierał teraz punkty umiejętności. Teraz ubijemy tych orków durnych. Zasejwowałem, ale zasejwuję jas jeszcze. Pójdziemy do orków, ubijemy ich. Odbiorę swoją miódę, pójdę zbroję zakupić i tyle. I tyle w temacie. Już przestań hajczyć to zioło. Zbudź! Przysyła. A więc znowu mam robić? No dobrze. Dobra, mam małe pytanko, nie wiem, Dezen. Może im ty podpowiesz, a może Alki jak jest, jak wrócił już, jak nie. Pytanko. A dobra, nie, już sobie odpowiedziałem na to pytanko. Bo zastanawiałem się, jak szybko zarobić pieniążki, a przypomniałem sobie, że można przecież kupić sobie tutaj za grosze zioło, ziele i sprzedać je w nowym obozie za całkiem duże pieniążki. To jest całkiem dobra opcja i chyba tak zrobię. Niby będzie trochę tego chodzenia. Tak? Niby będzie trochę tego chodzenia. Idź pani teraz. Będzie tego chodzenie, ale z drugiej strony no będę miał tą miódę. Ale da się przydać. Tylko pytanie, gdzie mogę sprzedać to zioło? To są jacyś tam kupcy, ale nie wiem, którzy. Którzy dadzą mi dużo. Chyba to jest dużo chodzenia, no ale... Kurde, no. No i na niewidzialnej ścianie się zatrzymałem, albo raczej niewidzialnym liściu. No, poczekaj, typu, magia mi się skończyła. Nie widzę, czy w odległości, gdzieś tam w dalej są jakieś jaszczury czy coś. Jakby mam ten młot i mógłbym, nie wiem, ostro obić jaszczury czy co mi jeszcze to łatajstwo, ale... Dobra. Nie pójdę z tobą na... Oszalałeś, że chcesz tam wchodzić. Nawet Ballu Kors tamtąd. Co ma być, to będzie. Dobra, sejwik. Sejwik i jazda za ojczyznę. Może uda mi się przeżyć. Walcząc z orkami. Super. Znaczy mam super, no, chyba najlepszy oręż, jaki mogłem kupić w obozie. Prawdę mówiąc... Luja widzę. O, fuck, są... Sękacze, jak się te cholerstwo nazywały. Fuck. Ale dobrze szło. Ale szło dobrze. Ubiłem jednego orka. Także z jednym orkiem mogę sobie walczyć. O, i crash. Crash Bandicoot oczywiście. Mam nadzieję, że to nie przez save'a.
Znowu ten cholerny numer. Poszedł mi stąd. Pyk. Wow. No sobie przydałaby mi się lepsza zbroja. Bo tu mam te sękacze, czy jak... Nie wiem jak to się nazywa. To nie są zębacze, to są chyba sękacze. Z jednym sobie powalczę. Kąsacze. Uff! Łocież wluj. Łocież wluj. Dobra, szybko miksturki, miksturki, miksturki. Kurde, 70, 70, szybko, szybko, szybko. Uff! Ale falt. Zioło. Piekielniki, mamo. Halo? Już idę, 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 idę. Thank you.
Halo, witam, witam. A to wkładanie w tarzanie to lipa z tym czajem, bo wiele oświatu. No, tak to już nie z tym magią bywa. Dajcie mi mięcho. Sejwik. Dobra. Jazda na drugiego orka. Udało mi się jednego pokonać. Przy okazji pobijąc kilka konsaczy. Dobra, a w ogóle jaki zadaje tu damage? 45. Moje 52. Że boski moc sobie zostawi mimo wszystko. Nie, nie potrzebuję, zjadłem ziele. Co zadaje mało zdrówka? Wiesz, całe mięso nie, ale jagódki jasne. Dobra. O nie, tu jest kolejny walk. Ziółko. Chlebek. Ziółko. I piekielnik. Dobra. Może styknie. Dobra, lecimy do tego grobowiska. O, strażnik świątynny. Tam jest sędziego. Słabe to to. I tu była tak, dokładnie, kłowiut. No nie, nie użyję magii, zamiast tego zapiszę. Teraz użyję magię. Dobra. O, ile grzybków. To zawsze coś jest tam punktów życia, nie? To zawsze coś tam punktów życia jest. O, olek. Z olkami to pojedynczo trzeba walczyć. Za każdym orkiem trzeba zapisywać, pamiętajcie. To jest. Ej, przycisk znalazłem jakiś. Pamiętam, żeby był... O, mumia. Mogę mumię przesłuchiwać? Fajnie, mogę sobie mumię przesłuchiwać. Nie tak jak w Skyrimie, że się ożywają te całe dialogi. No i sobie możesz mumię przeszukać. I one cię nie zaatakują. Ach, jak dobrze było, kiedy nie było takich ograniczeń, znaczy no, były takie ograniczenia technologiczne. Ło, jak mnie wybiło, do Szwecji. Ten oli był całkiem przyjazny, nie dość, że dał się zabić, jeszcze na koniec wyciągnął broń, żebyś nie musiał przykryć ciała. A widzisz? Niektórzy to wiedzą, jak się bratać z wielkimi mordercami demonów. Dobra, safe. No tu jest jeszcze jakiś jeden orek, z tego co pamiętam, więc go dziabnę, jeśli go znajdę. Nie widzę go.
Widzicie Olka gdzieś? Dobra. Panie Wolk. Dobra, stąd przylazłem, tak? Mam już jakiś wskaźnik. Psianka, jak najbardziej. Kocianka, o, tu coś nowego. Dobrze jest sobie mumie przeszukać. Jakieś szale widzę, że mają mumie. Uuu, naszyjnik! Pewnie należący do Neka. Dobra, co to za naszyjnik? Amulet mocy. Uuu, do siły! Dobra. Dobre plądrowanie nie jest złe. Tu więcej będę przeszukiwał te mumie niż walczył, czy szedł. No ale jak się chce coś zarobić, to trzeba no eksplorować. Dobra, przeszukałem tu. O, jest ork. Chyba nawet dwóch. Prawdę mówiąc, wolałbym walczyć z jednym. On tu gdzieś jest, ta menda, o jest. O, dobra. Dobrze, że ci zwiadowcy są tacy słabi. Tutaj był jakiś przycisk, przecież przełącznik. No, i mi się magia skończyła. I chyba to było tylko po to, żeby otworzyć te klatki. Ale dobra, im więcej tych klatek otworzymy, tym lepiej. Oni sobie tam walczą, ale dobra, niech sobie walczą, nie moja sprawa. Oni nie przypadkiem bugują walcząc pod górkę, a nie pamiętam, prawdę mówiąc. Ale coś tam walczą, słyszę. Dobra, niech sobie walczą, to nie moja sprawa. Czy to jest zasadniczo moja sprawa? Artki. Do siły, nie chcę... Dobra. Obrona przed bronią. Nice. Pootwieram sobie wszystko, polutuję. Im więcej tego wszystkiego zdobędę, tym lepiej. Dobra, i teraz będzie dobra okazja, żeby save'nąć. Jezu, ile tych na amuletów. Bonusowa mana, nie, bonusowe punkty leczenia, ochrona przed ogniem. To, sądzę, to jest spoko, a tu co mi dawało? Do siły. Do siły, do siły, to nie, nie, nie. Siła jest najważniejsza. Zadawanie damage'u jest najważniejsze. Po co mi ochrona, jak mogę zadawać damage? Jać, panie Bezi, wejdź tu, no, jak normalny człowiek wejdź. Jać, ile miksturek.
Kiedyś nienawidziłem tego poziomu, a teraz to chyba go polubię. Jak będę kolejny raz przechodził tą grę, to będę musiał... Po prostu będę... Nie mógł się doczekać tego poziomu. Bo tu tyle będzie lutu, tyle tu można rzeczy pozdobywać. I się później przydadzą. To jest taki... Święty Graal dla... Znajdźkowców? Tutaj, to ja tutaj byłem. Tam jest kolejny walk. Dobra, niech sobie tam chodzi. Niech sobie tam chodzi, ja do niego za chwilę przyjdę. Wszystko w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. I dobra, tu jest ten kolejny walk. O, strażnik na świątynny. Ile lutu. Ile lutu. Mumia. Masz coś fajnego? Miksturki. Miksturki też szanuję. Co prawda to nie są oczywiście punkty siły, to nie jest damage, ale no... No ale lepsza miksturka niż na przykład mana. Myślę, tam biją ładnie. Hi, hi mistus, how are you? Do you speak Polish? O, szlak. Chodź. Szlak nie krzycz, ale chodź. Jestem zawodowym zabijaką wolków. To jest Gothic w lepszej wersji? Gothic 6? Dokładnie tak. Zależy od sytuacji, jak z bonusem do siły zabijasz na tą samą ilość hitów, co bez bonusu to właściwie chodzi na jedno. Jak zabijesz na hita szybciej, to coś daje. Gothic 2 będzie w lepszej prawie. Oj, nie obiecuj czego nie możesz obiecać. Widzicie, ci orkowie są fajni. Sami się chcą pozabijać. Znaczy, no, sami chcą się dać zabić. Tamten się zabugował. A propos zabugowania się. Dobra, dobry save nie jest zły. Tutaj pamiętam, że była jakaś dziura chyba. I się przez tą dziurę spadało? A może się wychodziło? Już nie pamiętam. Ale była jakaś dziura. Nie pamiętam co z tą dziurą, ale tu była jakaś dziura na pewno. Nie pamiętam co ta dziura dawała. Ale była taka dziura na pewno. Uuu, jaki miecz fajny. Ten miecz jest fajny. Chcę go. A. On po prostu jest takim mieczem silniejszym. I tyle. Ha. Dobrze, więc... Safe. Gothic 2 lichwie mod potwory ci zauważyłem, że znacznie dłuższego dystansu nie jest różowo. Dlatego ja tego moda raczej nie zagram. Nigdy. O, psianka. Poczekajcie koledzy, bijcie się tam dalej, ja tu sobie pogrzybki pozbieram i sobie save'nę. Nie, nie sięgaj, no i nie zamierzam. Tam jest kolejny ork w ostatniej chwili. Poczekaj, pogadamy za chwilę.
Dobra, teraz możemy sobie pogadać. Zbudź się! Nie powiem, jest trudniejszy niż Dark Soulsy. Sam Gothic to jest Dark Souls ze starych czasów. Proszę chyba dalej przez dziurę, ale najpierw wszystko zlutować. Nie pobieraj. Hello guys, hello my friend. Po drodze znalazłem ciała świątynnych strażników. Co się stało? Mistrz Kor'Angar przysłał nas tutaj, byśmy przeszli. Spodziewaliśmy się znaleźć tu tylko stary grob. Nagle coś poruszyło się w ciemnościach i dookoła pojawili się orkowie. Nie wiem, czego tam szukali, ale ich obecność tutaj jest bardzo niepokojąca. Gdzie są pozostali strażnicy? Nie żyją. Nieświadomie doprowadziłem do ich zagłady. Niech śniący zlituje. Przysyła mnie... Jeszcze nie. Nie, nadal jest nieprzytomny. Musimy zbadać ten kompleks jaskiń. Po tych wszystkich straszliwych wydarzeniach nie mo... Ale moje zdolności bojowe są dość ograniczone. A orkowie nie reagują na moją magię. Skoro przysyła cię bractwo, może pomożesz mi w badaniu. Zrobię to. Jestem w końcu... To wspaniale. Też wiem, sekty. Z tego pomieszczenia wychodzą trzy korytarze. Prowadź. No. Dobry sojusznik i taki. Tylko proszę cię, przyjmuj na klatę swoją obrażenia. Byłoby miło. Sobie troszkę dziabniemy coś. Tyle miksturek. Celek. Zapal sobie przy... Dobrze prawisz, Elki. Dobry dzień. To dobry dzień, by umrzeć, mój synu. Kto mi zawraca dupę? Co? Jutro ma się urodzić albo ujawnić antychryst, bądź coś przygotowanego. Lol? Ale o lol chodzi? Ale o co tu chodzi? Co tu się chodzi? To za dziwne rzeczy? To za dziwne jakieś wiadomości od fanów? Jakiś typu... napisał do nas na fanpage Cliffy Śmierci pisząc coś o antychryście. O, okej. Okay. Znowu coś o końcu świata. Jest! Ile tych końców świata jest? A niech se te końce świata będą. Dobra. Save. I lecimy. O, tu był ten przypakowany ork, z tego co pamiętam. Ale dwóch orków jest. Ja się cofnę. O! Niewidzialny jest. Co? Ej, co mnie zabiło? Dla mnie koniec świata jest... To się tak, że... Koniec świata będzie jak umrze, więc luz. Pierwsza się kończy. Będziesz sam za 100 lat jak zginiesz. Dobra. Pójdę tam później. A, dobra. Dajcie mi tą magię. Niewidzialny ork mnie zabił. Jaki ten mod jest irytujący.
Nic nie widzę. Dobra, wszystko. O, siema panie Mabi, Manamip, Lukol. Czekaj, miksturkę sobie dziabnę. Ziółko sobie dziabnę. Grzybka sobie zjem. Save na sobie i możemy lecieć dalej. O, niewidzialny jest. Dalej już nie pójdziemy. Może w tych niszach znajdziemy jakąś wskazówkę. Nie no, typu jest niewidzialny, tak się nie da. Dobrze, że miałem tu save od razu. Dalej. Niewidzialny Balluky, to pewnie przez dziele. Tej tylu z niewidzialnych typów. Tu pamiętam żółwie. O, jest właśnie przycisk. Dobra, dostałem krachpacha, kruszpacha. Wypiera pozioło YouTube 2008 czytam. Ej, słuchajcie, coś kojarzę. Nie wiem czemu, ale coś kojarzę. Ej, gdzieś kojarzę dziurę. Nie wiem gdzie, gdzieś tu chyba było dziura. Ale dobra, kij z tą dziurą. Najpierw trzeba się ponapierdzielać z orkiem. O fakt, dwóch orków. Drugi ork, chodź tu, chodź, chodź. Dobra, coś tu znajdziemy ciekawego? Widzę, że nie. Chyba na dole. Chyba tak. Dobra, gdzie ten bal? Czy on ty już znowu jest niewidzialny? O, tu jest, dobra. Przynajmniej tyle dobrze. Ta, może tutaj też był jakiś przycisk, o którym zapomniałem. Ten był mi pełnosprawny, bił ścianę. Dla każdego jest miejsce. Ej, serio, kojarzę, że tu gdzieś była dziura. Może faktycznie gdzieś indziej? Znaczy tak, tutaj wszystko jest zbadałem. Zrobiłem pergamin. A tak, faktycznie, coś połowa pergaminu. Mógł ktoś znaleźć typ. Faktycznie, kojarzę coś. Zbudź! Znalazłem. To mi wygląda na zwój z zaklęciem ork. Gdzieś musi być. Dobra, teraz musimy odnaleźć tą drugą połowę. Poczekaj, panie Tulurko, chyba że idziesz ze mną. Idzie ze mną. Faktycznie jest gdzieś druga połowa, i później dzięki temu zaklęciu chyba chrząszcza. Nie, pamiętam czegoś. Nie, zaklęciu chyba teleportacji krótkiej. Przejdziemy przez ścianę, z tego co pamiętam. Ale wszystko w swoim czasie. Najpierw tu pójdziemy. Jest i dziura. Jest i dziura. Dobrze pamiętałem, że jest jakaś dziura. I mam bardzo złe przeczucie co do tego miejsca. Ale widać, że tu nie ma żadnych czarów marów. O, jest druga połowa pergaminu. Dostałem miecz półtora ręczny. Na razie mam mod bojowy, znaczy boski mod.
jest o wiele lepszy, tylko sobie młocik zostawię. W tych lokacjach strategicznie coś tam. Chwila. Bo nie widzę w ogóle czatu. W tych lokacjach strategicznie nie wygląda. Zakręć się teleportu, zapisz zanim zaskoczysz. Właśnie zapisałem. Fajny ten efekt świata pod postacią. O! Fajnie. Czyli faktycznie była tu dziura, która no... nic mi nie dała. O, siema. Zbudź się! Znalazł. Wspaniale! Co teraz? To dwie połowy tego samego manuskryptu. Dobra. Nie ma co się bawić. Zjedzmy sobie grzybków troszkę. Dobre grzybki zawsze są dobre. Rzecz jasna, save. I lecimy do głównego obiektu. Mam nadzieję, że tam nie będzie znowu niewidzialnych orków. Czekaj. Cóż, ta... Już wiem. To zaklęcie teleportacji. Wygląda dziwne. Gdzie jest do manny? Ej, gdzie są... O, są punkty manny. Chyba tam był. Chciałeś doprowadzić go do czegoś... Nie... A ja wiem, gdzie Alek Tilly. Musiałeś tutaj do głównej sali wbić orków i staniemy koło ściany, która jest po prawej stronie tej hali. O nie, tam jest ork wojownik. Dobra. Dobra, ork żołnierz, niech sobie tu ork żołnierz przyjdzie. Pan miał tam jakiś miecz. Ooo, ma coś lepszego niż ja mam. Nie mówcie, że ten typu jest niewidzialny. Tu jesteś. Po prostu jesteś głupi. Idziesz, panie głupku? No to chodź, panie głupku. Idziemy ubić ostatnie dwa orki, chyba, że jest ich mniej, albo więcej. O kurde! Ja cię muszę się jak najszybciej nauczyć walki dwuręczną bronią. Bo na razie to będę latał tylko z włoskim młotem. Dobra, save. No użyć, kurde, nie pamiętam u kogo Alti. O, tu jest jeszcze jeden ork. O, tam jest kolejny ork, dobra. Czyli jak jest ich więcej niż dwóch. Kolega nie uczy? A nie wiem nawet. Będę musiał zerknąć jak wielce. Czy mi się wydaje, czy tu coś jest? Na. Nie pozostało mi nic innego. Znaczy, no nie chcę mi się tam iść na górę i eksplorować. Może. Ej, znajdę tam coś? Save. Może coś tam. O, grzybki. Czyli jednak coś tam znajdę.
pochodzę i może coś akurat znajdę fajnego. O jest. Może coś tu na górze znajdę. Czy wątpię, żebym coś znalazł, ale może akurat. Bo wiem, że tu na dole pod tym mostkiem, czym przejściem, gdzie szedłem, jest ta niewidzialna ściana. Aha. Okej. Okej. I chyba jednak tu faktycznie niczego nie ma. Też nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek tu coś innego znalazł, kiedy grałem wcześniej. Na to wygląda. Nie, nie ma niczego. Halo, panie Gio? O! Znikła mi gra, fajnie. Znowu. Ale chyba tam zasejwowałem. Liczę na to. No dobra. Mam nadzieję, czyli chyba zapisywałem po tym olku żołnierzu. O! Could not copy file, super. Nie mogę chyba teraz w ogóle go otworzyć. Super. Naprawdę super. Och, goddammit. Hashtag stare gry. Dobra, co było ostatnie? 30? No, tu było. Czyli jednak zapisałem po tych orkach, bardzo dobrze, bardzo rozsądnie. Może zapisałem przed tym wejściem tam. Gdzie jest ten głupi bal? Ej, serio, gdzie jest ten durny bal? O, i tu jest ta głupia opetyna, chodź. Już się bałem, że znowu znik. Chodź tu. Zbudź się! A dlaczego? Dlaczego nie wywiązała się żadna rozmowa, nic? Ha. Jest ciekawe. Zabugował nam się pan bal? Chodź. Chodź, chodź, koleżko. Zbudź się! Lol, nie wiem, co się dzieje. Już powinno wywołać rozmowę, nie? Przemocy ten skrybla udało się przemocować. Jest to chyba zaklęcie. A dał mi je, czy nie dał mi jej? Już nie wiem, czy mi to dał, czy nie. Nie dał mi. Chyba jakiegoś skrypta pominąłem. Ej, chyba faktycznie coś pominąłem. Zbudź! Zbudź!
Na pewno nie... Wiesz, nie pomogę pominąć czegoś. Dobrze idę. Ta menda się przycięła. Na 100% przy tej ścianie trzeba było się zatrzymać. Ja aż dziw, że on w ogóle nie mówi mi o tym nic. Jakby się tak ja zepsuła. What the fucking hell? A jak ty coś podpowiesz? A nie, tutaj miałem chyba z nim lepiej porozmawiać. Zbudź! Albo tutaj? Tak, tutaj. To miejsce posiada szczyt. Wizja. Dobra, i teraz koło tej ściany. Dobra, dobra. Przypominałem po prostu tą gadaninę o wizji. Ja pierdzielę typu. Co za głupi typ. Za tą ścianą. To musi być tutaj. Moje moce magiczne. Użyj orkowego zaklęcia. Dałeś mi to zaklęcie? O, jest. Lol. Nie mam magii, nie mam many typu. Jak zawsze na propsie. Siema typu. Gdzie? Znalazłeś ukrytą komorę. Naprawdę znajdziemy odpowiedź na tajemnicze wydarzenia związane z przyzwaniem śniu. To mi raczej wygląda na kolejną komorę grobowcową. Musimy iść prowadź. We need to go deeper. Dobra, tutaj... ile ziółek. To był dobry wypad. A tutaj wiem co będzie, będziemy się napierdzielać. Grzybki. Ile grzybków? O, nie mówcie, że ten typ się gdzieś zaciął znowu. Co ja z typu sobą mam? Gdzie jesteś? Ej, znik. Połowy, dobra. Niewidzialny, bo niewidzialny, ale gdzieś on musi być. Ja pierdzielę. Te hady młody mnie kiedyś zniszczą. Ta miecz śmierci. No serio? Już wtedy go nie było? Ja myślałem, że on będzie jak...
No co za... No mi coś trafi zaraz, no halo. No gdzie ten typ jest? O, dzięki. Nie, to nie może być prawda. To nic nie ma, tylko kurz i kości. Nie, panie, przemów do mnie. Śniący, ukaż się swojemu słudze. Nie! No to koniec. Teraz całkiem mu odbiło. To wszystko twoja wina. Twoja bluźniercza obecność rozgniewała wszechmocnego śniącego. Teraz ja muszę złożyć ofiarę, aby przebłagać mego pana. Wtedy śniący znów spojrzy na mnie przychylnym okiem i uczyni mnie swoim sługą. Gin! Jaki noob. Poczekaj typu, miecz sobie wezmę i cię dobiję. Miecz śmierć 48. No, chyba wolę boski mod. Dobra, lol, i lecimy. Ale leszczyk. Wiesz, on mi nic nie zadawał. On mnie ledwo co dziabnął, jak widzicie. Szkoda gadać, po prostu lećmy. Po prostu lećmy do Korangera. Mam w ogóle miksturkę. Nie, nie mam miksturki na przyspieszenie. Po prostu musimy iść. Crash? Jep, gasz. Gasz. Krasz za kraszem. Crash za crashem. Dobra, szybko, halo, halo, halo. Idę do Korangera, ja powiem mu wszystko, wezmę swoją rudę i wezmę zbroję może. Jezus, nie pamiętam, który to był zapis. Chyba lul. Tak, lul. Dobra, tu jest ten bal noob. No i lecimy. Lecimy z powrotem do obozu. Ale na easy się udało to przejść. Z perspektywy czasu jak oceniać się Wiedźmina 2. Wiesz co, musiałbym go przejść od nowa, żeby powiedzieć z perspektywy czasu. Żeby powiedzieć, czy się zestarzał dobrze, czy się nie zestarzał, czy dalej jest, powiedzmy, dość nowa gra. Mimo wszystko chyba premiera była 6 lat temu to tylko. No, także no, po prostu musiałem przejść, żeby powiedzieć, jak to teraz wygląda. Ale pamiętam, że swego czasu, jak była premiera dwójki, jak już grałem w dwójkę, to był naprawdę niesamowity tytuł. Miało to, co prawda, swoje wymagania, pamiętam, uberpróbkowanie wciąż. Już nawet na kompach tamtego okresu, kiedy były mega, no, średnio to działało. Ale teraz, czy to dobrze działa, musiałbym zobaczyć. Dobra, może kiedyś zobaczymy. Wątpię. Ale jest na to szansa, jest na to jakaś szansa. Uberpróbkowanie dalej laguje nowy komputer. To widzisz. I lecimy. 8 godzin 20 minut, kurde, ale to szybko leci. Wracamy do obozu.
Polutowałeś ten cmentarz? Tak, tak, tak. Ej! Jestem niewidzialny, czy... Jestem niewidzialny. Niewidzialny Talas, niewidzialny Lukol, niewidzialny Bezi, wszyscy niewidzialni. Tam mumie otwierałeś i były w nich rzeczy. No tak, 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 ale to zrobiłem na samym początku. Beka z ubezpieczenia. Jak tak patrzeć z góry na to, to nagle ta mapa jest naprawdę mała. Jest naprawdę małe. W sumie cała mapa Gothica Dinki jest mała. Bardzo mała. A pamiętam czasy, kiedy to naprawdę wydawałoby się strasznie duże. Czy może nie strasznie duże, co odpowiednio, wystarczająco duże. Hmm. Ale ta nostalgia mimo wszystko jest i ta muzyka w tle jest. I mimo to pamiętam najbardziej ze wszystkiego pierwsze misje. Najwięcej się zagrywało, kiedy się dołączyła do obozu. Chyba najlepiej wspominam to dołączenie. W szczególności do obozu, starego obozu. A czy udziała Bóg w tym modzie, który pozwala skoczyć do wolnej wysokości i przeżyć? A nie wiem, nie pamiętam, nawet nie chcę testować. Bo się znowu coś skraszuje i... Nie chcę ryzykować, nie chcę brać takiego ryzyka. No i oczywiście niewidzialna ściana. Także po prostu lecimy do Krangera, powiemy mu wszystko co i jak. Odzyskam swoją rudę. Odzyskam i może uda mi się zdobyć w końcu tą zbroję, bo z tego co pamiętam, co mi ktoś kiedyś mówił, to po cmentarzysku można było tą zdobyć zbroję. Mam nadzieję, że to prawda. 5 klatków. O nie, znowu mi internet kradną. No dobra, to czas, to oznacza, że już powoli będzie trzeba kończyć. A nie, widać, że my zwrócili internet. Już nie ma klatków. Mam zielony kwadracik. Siema. Zbudź. Niech się... Już powinno być 30 klatków. Powinno być dobrze. Także załatwmy, co mamy załatwić i... finish. I to jest dobrze, no ja myślę. Nie powinieneś wierzyć. Od razu wiedziałem, że będą kłopoty. Panie Angar. Zbudź. Byłem na cmentarzysku orków. Tam nic nie ma. Ani śniącego, ani z... A co z balem? Wszyscy zginęli, ale dlaczego? W jaskiniach aż roiło się od orków. Wybili straż świątyń. Tylko ja i Bal Lukor wyszliśmy z tego cało. Wrzeszczał, że śniący kazał mu mnie zabić. Najwyraźniej nie mógł się pogodzić. Nie wierzę, żeby błogosławiony wpływ śniącego mu... To nie może, nie może! Nie może. Najważniejsze, że zamiar Bala Lukora się nie powie. Teraz naszą jedyną na... Nie było zbyt mądre. Co słychać? Nie budzi się. I z godziny na godzinę jest coraz słabsze. Nie dajesz radzie sobie zamasną geometrią. Można go zbudzić, ale potrzebuję twojej pomocy. Co mam zrobić? Przynieś mi 5 najmocniejszych... Śpiesz się. To się już więcej nie powtórzy. To nie jest jak problem. Przypominają gwiazdę z poś... Ruszaj w drogę. Tylko zachowaj to dla siebie. Kiedyś takie sprawy załatwiały. Gdzie poszukaj i... O Jezu, muszę zioła szukać. Zazwyczaj w tym momencie już miałem te zioła. Dobra, jak trzeba, to trzeba. Na przykład save. A, wcześniej sobie odbiorę z moją... Juda. Mogę się je też chyba kupić, tak? Tylko pytanie, gdzie? Niektórzy nigdy się nie nauczą. Przyszedł... Chcę coś... Czegoż?
skrzydła. No właśnie nie ma. Chyba, że sprzedawałeś mu jakieś zioła. Najpierw pójdę sobie do kupca. Zobaczę jeszcze u tego Bala, tego maga, może on będzie miał. Ale najpierw odzyskam swoją ludę. Wezmę twoją całą ludę. Give mi twoja ludę. Cała. Wszystko. Everything. A, no ile on tego ma? Załatwiało się inaczej. Jeśli myślisz, że to się już więcej nie powtórzy. Zawsze to samo. Dobra. Te super miksturki dam ci, bo po cholerę mi. Pierścień do siły, dobra, zostawię sobie, pociskam przed ogniem. Dobra, kij z tym, z maną też. Dobra, zostawię sobie magię i sprzedajemy. Pek. Zachowaj to dla siebie. Inni nie powinni wiedzieć. To nie mój problem. Pyk. Pewnie masz rację. Jestem w stanie przyjąć ofertę. Od razu wiedziałem, że zawsze gada. Jeśli się wygląda jak klapa do kibla. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. To się już więcej nie powtórzy. Tylko zachowaj to dla siebie. Nie, no dobra. Uda się to obrona. Lecimy jeszcze do tego Bala całego. Zobaczymy, czy on coś ma. Jak nie ma, to lecimy na to bagno, jak nie patrzeć. No, bo musimy myśleć, zioła. Bale, czy dalej? Chciałbym. Siema, masz coś? Jakieś zioła? Gdzie tam? Jakieś fajne pierścionki, ogniem. Ogniem. Ale wezmę sobie kilka tych miksturek mimo wszystko, one się przydadzą, serio. Ale chyba nie za ludę. No dobra, nie mamy wyjścia, lecimy na ten, na to bagno. Znaczy pojadę sobie z wężami błotnymi na tym poziomie. W końcu mam siłę strażnika świątynnego, etc, etc. Siema. Zioła. No chodź. Jaki on jest wolny. No, poczekam. Ocież, kurde. Chyba to jeszcze jednak nie pora na bicie wężów. Jak leciak krew z nosa.
A obrażeń faktycznie on mi mało zajmuje, zadaje. Ja pierdzielę. Wiesz, masz z tym wężem walczyć. Jakbym walił bossa jakiegoś. O! Serio taki wąż to było 400? Ja ci biłem to z pół roku. Chodź, jaki ci wybica, to będzie inny hit. Dobra, nie chcesz to nie. Mam złe wspomnienia z tym miejscem. Bardzo złe. Muszę 5 tych ziół znaleźć. Mam na razie 3. O Jana, też nie chcę walczyć z tymi głupimi wężami. Wiesz, widzieliście, ile ja to biłem. O, są. To nawet nie 2. No i możemy wracać. Ja, sejwik. Ziele. I lecimy. Żegnam, trzymaj się, Mysus. Do zobaczenia. Głupie krwopijce. Lol. Co mi tak zawróciło? I właśnie w takich momentach przydaje się napój. Powiedział coś? Tak. Pewnie masz rację. Powiedział, że śniący nie jest tym, za co go uważamy. Pod żad pozostaje nam tylko mieć nadzieję, na niczym nie można polegać. Od co? To nie mój problem. Iberion nie żyje. No i o nasz odszedł w zaświaty. Nawet twoja błyskawiczna pomoc nie mogła zniknąć. I co teraz będzie? Zawsze ufałem Iberionowi. Tuż przed śmiercią kazał nam zawsze upatrywać nadzieję ocalenia w planie ucieczki opracowanym przez magów wody.
Dlatego powinniśmy wesprzeć magów wody w ich dążeniach. Przyda się im kamień ogniskujący i almanach. Chyba trzeci nawet. Ale te są wciąż w rękach Kol'Kalom. To trzeci poziom. A gdzie jest Kol'Kalom? W gniewie. Zebrał oddział strażników świątynnych i wyruszył. Niech to szlak. I jak teraz Zdaje się, że kamień i księga są wciąż... Musi być jednak ziarno prawdy. Pokaż... Siła i... Zawsze to samo. Jeszcze coś. Tak? Weź tę magiczną runę. Jak pozwoli ci ona w Dziękuję. Musisz uważać na to, co mówisz przy obcym. Dobra. Mamy runę, mamy wszystko. Zrobiliśmy, co mieliśmy zrobić. O czymś innym. Ale jeszcze skoczymy do tego typa. Może uda nam się zbroję w końcu dostać. Myślałem, że śniący pokazuje się na drugim dopiero. Znaczy pomiędzy drugim a trzecim, pod koniec drugiego jest ta wizja. I teraz do tego drugiego, no właśnie i do niego. Żeby sobie od niego kupić zbroję i ewentualnie jeśli ma już możliwość po prostu uczenia tej bronią dwuręczną, to sobie to wezmę, bo mam 30 punktów umiejętności, więc pewnie będę mógł. Pewnie. Tylko zachowaj to dla siebie. Mam przynajmniej taką nadzieję. Bo jak tak, to w sumie nie będę wiedział, kto może mnie jeszcze uczyć walki bronią dwuręczną. Tylko zachowaj to dla siebie. To się chyba nie skończy. No siema, Kolengal. Zbudź się! Potrzebuj... Cóż... Chciałbym... Nie jesteś jeszcze wystarczająco doświadczony. Może siła... No, ten mnie dwójęczo mnie nauczy. To możliwe, że... Ta możliwe, że oba levele się nauczysz. Co? Nie rozumiem w ogóle, ale co ty... Co? Pisz ci ludzki język. Zbudź się! Okazuj moje... No tylko sens w tym, że twojego mistrza nie ma. Almanach, kamień, dobra. Dlaczego nie mogę mieć tej zbroi? Już powinienem już mieć, Alki, halo. Co mnie oszukujesz? Chyba ty mówisz, że po cmentarzysku orków mogę mieć tą durną zbroję. W tej historii musi... W tej historii musi być jednak ziarno prawdy. Zawsze to... Że mam w sumie głupi pomysł, a jak założę, to wtedy będzie mógł mnie uczyć? Znaczy to nie ma nic z tym związanego, ale... Nie. Potrzebuję... Cóż... Chciałbym... Nie jesteś... Będę czym dwa tylko razy grałem w tą grę. Zbudź... Pokaż... Siła... No dobra. Mam pomysł, zapisz. To jest dobry pomysł, zapiszę. Naucz się drugiego... O! Naucz mnie jak... Dobrze, musisz wtedy wyprowadź i... Zbudź! Na.
Dobra, ale chyba sobie zostawię mimo to. Tą umiejętność. Poczekaj, zobaczymy to na tak zwanej Google. Gothic, nauka, nauka broni dwuręcznej. Widzę. Z tego co widzę, może mi nauczyć Kor Angary. Okej. Dobra. To już wiem, w takim razie wszystko. Dwuręcznej może mnie Kor Angar nauczyć, choć... No... O! Może. Chwila. To było to, jak się zanim się nauczyłem, tak? Tak. I Kor Angar mnie uczy dwuręczną. Tak myślałem. Kor musi być tu. Dobra, czyli żeby... Żeby móc dwuręczną... Zbudź! Muszę umieć jednoręczną. Tak. Czyli jednak. Czyli jednak. Dobra. Inna sprawa, że tą zbroję, ciężko zbroję mogę zdobyć dopiero potrzebuję teraz w czwartym rozdziale. No, już mam tą ciężką zbroję. W czwartym rozdziale jak zdobędę... Zdobędę wszystkie kamienie ogniskujące. Dobra, teraz skoro będę szedł do nowego obozu. Jeśli myślisz, że... Muszę zdobyć kamień, tak. Ile mam tych w ogóle? 1000 dyrek. Dobra, to uda mi się do tego czwartego rozdziału zdobyć kolejne 1000. Zbudź. Przyszedł. Chcę czegoś? Zioło sobie wezmę. Dobra, w takim razie pochodnie nie są mi potrzebne. No dobra, jedną sobie zostawię w razie czego. Kto wie, co się może zdarzyć. eBay, Malmanak, bla bla bla. Miksturki, jasna sprawa.
Igrzybki. Dobra. Grzybek w tej czy we w te to mi. Ale możesz też pomóc tamtemu Balowi sprzedawać ziele, co w nowym obozie jest. Wiem, tylko sobie kupię jeszcze trochę więcej ziele i posprzedaję to wszystko, całe zioło. Dobra, także jeszcze to już zapisałem? Chyba zapisałem. Jeszcze już pograłem na następnym strumyczku, bo już wiadomo, od diabła gramy. I to będzie tyle dzisiaj. 8 godzin 45 minut za nami.